Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną FX Protect i Iron Remover. Iron. Który pachnie? Pachnie. Który pachnie? Bardzo przyjemnie. Naprawdę. Czuć tam jajeczko, ale produkt... Kurczę, no ciężko mi. Jagoda? Leśne, tak, owoce leśne? Serio. Bomba. Co do samego produktu. Słuchaj, jestem pod wrażeniem. Produkt jest żelowy, ale fajnie się rozkłada na powierzchni. Robi się taki, no niby nie jest gęsty, taki kurczę, ciężko go określić. W sumie to powiem ci szczerze, w porównaniu do RRC mam wrażenie, że zrobi to trochę lepiej.
mam wrażenie, że zrobił to trochę lepiej, że jakby dłużej pracował, bo RRC no niestety ma to do siebie, przykleja się, pracuje do pewnego momentu, trzeba go wzruszyć. A tutaj kurczę, jakbym go dorzucił, on by jeszcze popracował. Także tutaj bardzo fajna sprawa, bardzo, a w ogóle o, może tak. On mi przypomina działaniem i konsystencją mojego króla, Bild Hambera. Klasycznie propozycja z mojej strony, zapraszam do obejrzenia. Jestem pod wrażeniem tego produktu. Nie pamiętam, ile za niego dałem. Naprawdę nie pamiętam, bo kupiłem cały pakiet FX Protect. Leżał w kartonie i przyszedł na niego czas. Mówię, zrzuciłem felgi. A, felga właśnie. Felga jeździła całą zimę bez jakiegoś tam specjalnego mycia. Piana, szamponik. Nie ruszałem żadnymi dejronami, żeby właśnie móc sobie zrobić porównanie, ewentualnie test właśnie takich produktów. Po to zaszczurzam felunek. Na lakierze też go widzę. Też próbowałem, też fajnie siedzi. Fajne jest to, że on długo może posiedzieć. Naprawdę mu nie można fajnie wypracować. Jak dla mnie ogólnie całokształt produktu bomba. Naprawdę jestem miło zaskoczony. Ogólnie to jest chyba jeden z kolejny produkt chyba jest ich Protect, który naprawdę super, naprawdę fajnie. No zapach jest kurczę, no kurczę chyba owoce leśne. Naprawdę, czuć jajco, ale tutaj super, super, super. Naprawdę fajnie. Postarali się panowie, pan, nie wiem, kto jest właścicielem, nie znam osobiście, więc się nie będę wypowiadał. Jako całokształt dla mnie bomba. To nic, moje zdanie znasz. Ja się z tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Kurczę, zapomniałem jeszcze o jednej ważnej kwestii. Pamiętasz Dejron Enzo, który testowałem? Propozycja filmu. Tamten produkt mi nie usiadł w ogóle. Jakoś, nie wiem, nie było nam po drodze. Zapach mi się spodobał. Co ciekawsze, FX Protect ma taki sam... podobną gęstość, konsystencję. No ten jest troszeczkę gęściejszy, Enzo. Może przez to. Różnią się tylko zapachem, jak dla mnie, tak naprawdę. I minimalnie gęstości. Mam wrażenie, jakby były lamy z jednej beki. I to wszystko. Z jednej beki, tylko że działanie rzeczywiście... Enzo, nie wiem, jakoś mi, kurczę, nie usiadło. Nie wiem dlaczego. Jakoś słabo wybierał. Może aura mu nie sprzyja, nie mam pojęcia. Ten? Wręcz przeciwnie. Tym się jaram, naprawdę. Ten jest fajny. Więc albo zmieniony skład, nie wiem, może barwa podobna, tylko barwnik, a może to są te same produkty, a rzeczywiście wpływ miała rodzaj zabrudzenia felgi. Nie wiem, wilgotność, temperatura. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale tak czy tak, jakbym miał wybierać, wybrałbym FX Protect. Z mojej strony to wszystko. Wpisuj komentarz Dejronizer i zgarniasz 120 ml Dejrona od Enzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!